Cześć, witam serdecznie. Ostatnio Guardian, a jaki film robiłem? Nie polecałem tego pojazdu, ale co jeszcze się zauważyło? W tankopedii mamy podane informacje, iż pojazd posiada hull armor, czyli kadłub od przodu 100, boki 45 i tył 45, jak i turret, czyli wieża 210 od przodu, 180 po bokach i tył 45. No i tutaj pojawia się takie pytanie, na jakiej zasadzie wyliczane są te parametry? Gdzie na przodzie tego pojazdu jest 210? No wejdźmy, zobaczmy. Tu mamy 191 do 231, czyli to jest zawsze od do widełki jakiegoś pancerza. I teraz pytanie, czy jest to liczone na zasadzie najtwardszego elementu, czyli tego paseczka, który tu jest, podane 210, czy to jest jakieś wyliczanie średniej z tych wszystkich tutaj elementów i grubości pancerza? Bo dla mnie to jest czyste kanciarstwo, jeśli chodzi o podawanie takich wartości. I przed nagrywaniem tego filmu wpadła mi do głowy jedna rzecz. Wiadomo, że przód zawsze jest najtwardszy, a boki są słabsze. I teraz, co mi wpadło do głowy, to już wam pokazuję. Bok wieży ma 180, tak? Gdzie? W którym miejscu? Tutaj mamy 51, 71, tu mamy 71, 90, tutaj 91, 120 i 121, 160. Nie ma takiej wartości na boku wieży, która by pokazywała 180, czyli pomarańczowy punkt. I co mi się uwaliło w głowie? A no to już wam pokazuję. Jak powiedziałem, boki są słabsze, czyli bierzmy wartość sobie niższą. Czyli mamy żółte. Żółte, czyli 121. Dodać. To jest 91. Dodać 71. Dodać bla 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 bla, gdzie to jest, kurczę, 51, dodać 31, dodać 31, równa się, mamy wynik 365. Tego już nie liczymy, bo to już jest zaliczane do tyłu. I teraz wyszedł nam wynik po podliczeniu tego wszystkiego. 365 dzielone na 2 równa się 182,5. Czyli zaokrąglamy, 180 mamy boczny pancerz. Dobra. Sprawa następna. Hull armor 100 mm, tak? Więc sprawdźmy to sobie. Ten dół to ma 71, bo przód to jest największa wartość, dodać 121. O Jezus. 71, dodać 121, dodać to ma 21, tak? 21 równa się 213 dzielone na 2 wychodzi nam 106,5, czyli zbliżone do frontu 100 mm, tak? Tak to wygląda, tak mi się wydaje. Weźmy sobie boki, czyli tu mamy błękitka, czyli to będzie 31, tak? 31, dodać, i tutaj też mamy bok, bo jest to również bok, i to jest wartość
90, 91 bodajże, tak? 91. 122 dzielone na 2 równa się 61, czyli też bardzo blisko do wartości 45 mm, bo jest to 15 mm, tak? No i pytanie, dlaczego nie jest to wytłumaczone, bo ja tego nie znalazłem. Jak jest obliczany w ogóle pancerz pojazdów i podawane są takie bzdety? No bo jeśli miałoby to 210 mm, słuchajcie, to przy tym kształcie wieży ta wieża powinna odbijać. A mamy wieżę obłą UFO, które powinna odbijać, a tego nie robi. Bo mnie lali po wieży jak diabeł. I nie odbiłem nic. Praktycznie wszystko wchodziło. Jak nie w garnek, to tutaj koło jarzma i po wieży i po bokach. I no wchodziło jak w masło. Ktoś tam napisał, a bo się dignął. No dignął się, bo może RNG mu na to nie zezwoliło, żeby się przebić. Mnie przebiały pantery dwójki, pantery, inne tam jakieś takie pierdółki, prawda? No i... No. Jak to jest, że my mamy podawane takie parametry? Nie wiadomo tak naprawdę. Czy dobrze to podejrzewam, czy nie? Trzeba by było sprawdzić to również na innych pojazdach. No, chyba, że inne pojazdy mają... No tak może być. Po prostu jeden kolor. Sprawdzić to i obliczyć. Nie wiem, nie jestem pewien. A w każdym bądź razie rozchodzi się tutaj głównie o to, że są podane parametry, jak to się mówi przysłowiowo w tych czasach, z dupy. 210, no sorry, no ten paseczek, który tam, nikt tam nie strzela, to podana jest ta najgrubsza wartość. No ale gdzie jest to 180 na boku wieży, to naprawdę, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Jak to jest liczone, jak to jest... No kity takie wciskają straszne, że to jest masakra. A ludzie to łykają, bo wejdą na tankopedię, stwierdzą, o jest, 210 na wieży, czyli to może być dobry czołg wieżowy, nie? A takiego nie mam, to sobie kupię. No i już nie będę mówił na temat Deathstalkera, który wszedł, malowaniec jak malowaniec, to malowanie ma ok, ale ten sam pojazd co KRK, no praktycznie to samo, tylko w innym malowaniu, ale hajs musi się zgadzać. No to jest to, co się dzieje, to jest masakra. A druga rzecz, jaką chciałem poruszyć, to mam pewną rozpiskę. Zacznę może od początku, kiedy kupiłem Xboxa i poszedłem grać na Xboxie. Było po 17 tysięcy graczy na wszystkich serwerach. I na europejskich było najwięcej. I teraz mam takie porównanie, bo mam kolegę na Xboxie i porównywałem sobie ten sam czas u niego, a u mnie z graczami. I teraz słuchajcie, w sobotę to było tamtą albo dwa tygodnie temu, już nie pamiętam dokładnie. Na Xboxie było 4650 graczy na wszystkich 7655 na Xboxie. Na PS4 na europejskim było 7437, na wszystkich było 967, czyli na europejskim prawie 3000 więcej i na wszystkich serwerach było o 2100 graczy więcej. To była godzina 14:20, niedziela 11:45. Xbox 4672, 6751, na PS4 7300 na euro, czyli 2700 więcej graczy na europejskim i o 2500 więcej na wszystkich. Poniedziałek 19:20. Wszystkich graczy 9580 na Xboxie, 10500 na serwerach wszystkich. Natomiast na europejskim było 5940 na Xboxie, na PS4 było o 2600 graczy więcej.
Wtorek 18:25 Xbox Europa 6715, wszystkie serwery 10,5 tysiąca. PS4 Europa 9500, czyli po znowu 1000, po 2700, czy tam ponad 2000 graczy więcej i o 1000 graczy ogólnie więcej na wszystkich serwerach. Słuchajcie, to nie jest dobry znak, dlatego że od półtora roku są, tak jak teraz obserwuję, wtedy było po 17 tysięcy graczy, po 15, teraz już ledwo co przebija to 10 tysięcy, czyli 5 tysięcy do 7 tysięcy graczy po prostu przestało grać, co jest na WOTA konsolowego olbrzymią ilością. Bo można powiedzieć, że tu prawie 1/3 graczy odeszła. I oni cały czas prą naprzód i wprowadzają nowe premki, nie robiąc kompletnie nic. Chyba że robią coś w tle, a my o tym nie wiemy, bo ma tam jakiś patch wyjść, duży, hugę, pach. Ale to zobaczymy. Kurwa, co to będzie? Nie, to jest... Nie wiem jak długo. Jeśli ten patch, który wejdzie w lipcu, czy na koniec lipca, nie wniesie nic, no to ja bym już mógł stwierdzić, że gra naprawdę chyli się ku upadkowi i długo ona nie pobędzie, bo ludzie będą odchodzić. Także to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam.